Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Kolejny raz spotykamy się w sadzie jabłoniowym, tym razem w kwaterze Championa. Jest połowa sierpnia i sprawdziły się przewidywania z poprzedniego komunikatu, że mniej więcej w tym okresie będzie konieczne zwalczanie drugiego pokolenia owocówki. Od kilku dni, mniej więcej od tygodnia, dosyć obfite loty motyli tego szkodnika. Pogoda sprzyja, są ciepłe noce, więc te odłowy są dosyć duże. W niektórych lokalizacjach, gdzie presja szkodnika jest duża, jest to nawet po kilkanaście motyli jednego dnia. Ta sytuacja jest stosunkowo dobra również dla nas, że ta pogoda jest. Taka jednostajna, tak? Bo pamiętamy, co było przy zwalczaniu pierwszego pokolenia, te loty były bardzo porwane, przerywane opadami, chłodnymi nocami, również był problem z wykonaniem zabiegów, z obfitymi opadami po zabiegach. Teraz ta sytuacja jest dosyć, dosyć stabilna. I to, co powiedziałem, od kilku dni, w zasadzie od tygodnia te masowe loty, więc teraz jest najlepszy moment na wykonanie pierwszego zwalczającego e, zabiegu, to drugie, pok to drugie pokolenie e, owocówki. Jakie preparaty będziemy do tego wybierać? W zależności od tego, to, co, stosow co stosowaliśmy na pierwsze pokolenie. Jeżeli stosowany był koragen, e, teraz będziemy skłaniać się ku afirmowi bardzo dobra skuteczność, również na e, zwójkówki. E, niestety e, krótsze działanie niż e, to, które wykazuje koragen, którego używaliśmy do pierwszego pokolenia, około 14 dni. Ale jego najważniejsza zaleta, krótka karencja e, i krótki okres rozpadu. Jeżeli zastosujemy AFIRM w tym momencie, spokojnie on nam się do zbioru nawet tych e, pierwszych odmian do przechowywania, czyli e, sportów gali, e, będzie, będzie rozłożony w owocach, i jego pozostałości nie będą e, oznaczane w, w owocach po zbiorze. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało dalej. Być może były takie sezony, że wystarczał jeden zabieg na to drugie pokolenie ale niestety możemy spodziewać się sytuacji takiej, że będzie konieczna do wykonania poprawka gdzieś za około 14, 14 dni, no bo taką skuteczność ma Afim. Jeżeli ktoś nie stosował koragenu do zwalczania pierwszego pokolenia, teraz może sięgnąć właśnie po ten koragen i myślę, że zabieg wykonany teraz koragenem da już pełną skuteczność na to, na to drugie pokolenie. Niemniej jednak musimy tą sytuację monitorować, bo bardzo dużo będzie zależało właśnie od przebiegu pogody, od przebiegu temperatur, od sytuacji w sadzie, od presji szkodnika, od tego jak obfite było pierwsze pokolenie, czy obserwujemy wgryzy, czy tych wgryzów nie obserwujemy. Jeżeli nie obserwujemy tych wgryzów, należy się spodziewać niższej presji i ta sytuacja w zwalczaniu drugiego pokolenia jest dużo bardziej łatwa. Oczywiście zwalczanie owocówki możemy połączyć z ochroną przeciwko parchowi, przeciwko chorobom już przechowalniczym, o których musimy pamiętać w tym momencie, bo jest połowa sierpnia, jesteśmy w szampionie. Do zbioru tego szampiona zostało pewnie jeszcze grubo ponad miesiąc, ale przy gali to już pewnie około 3-4 tygodnie, więc jeżeli przez ostatni miesiąc mówiliśmy o tym, że możemy wydłużać gdzieś te przerwy pomiędzy zabiegami fungicydowymi. Teraz już należałoby je coraz bardziej, że tak powiem, zagęszczać i te odstępy, żeby nie były dłuższe niż dwa tygodnie, jeżeli mówimy o, o kaptanie. Powiedzieliśmy sobie o najważniejszych szkodnikach w tym momencie, o chorobach, ale też problem, który wyniknął w ostatnich dniach, czyli te wysokie temperatury i słoneczna pogoda. Docierają do nas informacje z południa Europy, z zachodu Europy o wysokich temperaturach i o bardzo dużych uszkodzeniach owoców, które są wystawione na promieniowanie słoneczne. Tak naprawdę z tym problemem wiele nie możemy zrobić, bo mamy mały wpływ na, na pogodę. W najlepszej sytuacji są sady, które znajdują się pod sieciami przeciwgradowymi, bo tam ta operacja słoneczna jest dużo, dużo mniejsza. Jeżeli mamy do dyspozycji zraszacze nadkoronowe, to też możemy te owoce starać się chłodzić tymi, tymi zraszaczami. Jeżeli mamy nawodnienie podkoronowe, zwłaszcza na lżejszych glebach, też już powinniśmy zacząć myśleć o uzupełnianiu tych niedoborów wody. Te uszkodzenia przez słońce są różnego rodzaju. Te najbardziej widoczne, czyli po prostu brązowe. E, ślady po, po oparzeniach e, to są takie typowe objawy, zwłaszcza gdzieś tam na owocach, które są najbardziej wystawione na promieniowanie słoneczne, ale są też objawy, które m, są widoczne później tuż przed zbiorem czy, e, czy później w trakcie przechowywania. Taki nagrzany owoc, e, ta warstwa miąższu tuż pod skórką ulega rozpadowi, ulega zbrązowieniu e, i, i te owoce po prostu później będą gniły. Ale również uszkodzenia albo zaburzenia fizjologiczne, e, może tak to nazwijmy, zwłaszcza na odmianie Jona Prince, e, gdzie na południowej, często bywa tak, że na południowej stronie owoce są gorzej wybarwione niż na północnej stronie, bo teraz gdzieś w połowie sierpnia owoce żółkną, stają się takie e, buro pomarańczowe e, i później w okresie wybarwiania się owoców mają problem, żeby uzyskać tą ciemnoczerwoną barwę, barwę skórki. Jeszcze możemy e, oczywiście wykonywać opryski, które gdzieś tam będą nam brudziły drzewa, brudziły owoce. E, tak, takim najpopularniejszym zabiegiem jest, e, oczywiście są oczywiście zabiegi glinką kaolinową. E, pamiętajmy również, że dokarmianie wapniem również będzie nam ograniczało te e, procesy związane z zaburzeniami fizjologicznymi, ale również e, dokarmianie krzemem. E, krzem e, redukuje stresy, stresy w roślinie, wzmacnia, <laughs> wzmacnia owoce, e, więc tutaj e, polecamy zabieg City Go, czyli krzem w formie płynnej. E, wyróżnia się e, na rynku tym, że jest kompatybilny również z zabiegami wapniowymi, z nawozami wapniowymi, więc tutaj możemy łączyć e, z City Go z nawożeniem wapniowym. Nie ma konieczności dodatkowych, dodatkowych przejazdów. Pojawia się wiele pytań o cięcie letnie. Tak naprawdę, będziemy wchodzić w ten termin, gdzie już można by wykonywać cięcie letnie, zwłaszcza na tych odmianach, które będą wcześniej dojrzewać, czyli na gali, na szampionie. Pamiętajmy, żeby nie robić tego zabiegu zbyt wcześnie, czyli na około 2 do 4 tygodni przed zbiorem, ponieważ zbyt wcześnie wykonane cięcie letnie to problem z odpowiednim wyrastaniem owoców. Może pojawić się przyrost wtórny, ale również tak jak teraz, przy takiej pogodzie, gdybyśmy wykonali to cięcie letnie, te owoce byłyby bardziej narażone na oparzenia. To by było na tyle na ten moment. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.